Jesteśmy tym razem na goleniowskich stawach ośrodka hodowlano-zarybieniowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Moim przewodnikiem jest dziś kierujący ośrodkiem Marcin Klubś. Panie Marcinie, dzisiejszy odłów ma dwa cele. W tej chwili łowimy lina tarlaki i tarlaki jazia. Przeznaczenie jazia to jest takie, że po prostu zabiorę go na wylęgarnię i tam poddamy go szeregowi zabiegów, żeby doprowadzić do tarła, z czego będziemy mieli wylęg do obsady właśnie stawów, a lina wpuścimy bezpośrednio tarlaki do stawów, gdzie one naturalnie nam się wydają. Ale pierwsze odłowy już były? Tak jak na wylęgarni mamy wiosnę, tak samo wiosna przyszła tutaj do nas na stawy, także w tej chwili zajmujemy się przede wszystkim obsadzaniem stawów do dalszego chowu po prostu ryb. Czy coś zostało wywiezione już do rzeki, jezior naszego okręgu? Ze stawów jeszcze nie. Na razie wywozimy, w tej chwili na przykład wywozimy troć wędrowną z wylęgarni. Gdzie ta troć trafia? Dzisiaj pojechała na Inę. A do Odry już coś było wpuszczane? Do Odry na razie miętusa, tak, wpuszczaliśmy na jezioro Morzycko, wpuszczaliśmy sielawę, to z takich bieżących spraw. Powiedział pan wiosna, czy to oznacza, że lada moment zaczniemy sztuczne tarło szczupaków? Szczupaka już robimy w tej chwili, mam w tej chwili pozyskane jakieś 25 litrów ikry szczupaka, także na wszystkich frontach w tej chwili mamy co robić. Ale z tarłem szczupaka to dopiero początek chyba, bo 25 litrów tak, to zaczynamy. I dużo i mało. Nie, no to jest jak na początek jest coś, a tak naprawdę potrzebujemy tego szczupaka zdecydowanie więcej, także jeszcze tarło będzie trwało jakieś 3-4 tygodnie, myślę. I nie tylko na Odrze, ale również i na jeziorach, myślę, na przykład na Morzycku. No to jest jedyne jezioro, z którego pozyskujemy tarlaki szczupaka w tej chwili. No ale odłowy odłowami, żeby było więcej miejsca na hodowanie ryb własnymi siłami, przygotowaliście ostatnio dwa nowe stawy. Ten sprzęt zakupiony był nam niezbędny właśnie do takiej bieżącej konserwacji stawów, tak? Czyli wyczyszczenia dna, wyskarpowania grobli, czyszczenia rowów. I te stawy są już prawie gotowe, no muszą trochę podeschnąć i będziecie zalewali wodą. Tak, dokładnie. Jeden już jest zalany. W chwili już mamy wylęk miętusa wpuszczony na rybek letni. A drugi staw, mówię, musi podeschnąć, jeszcze wykończymy go i będzie gotowy do obsad.